Stworzenie stare do nowego stworzenia. I można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju kosmiczny dramat związany z odkupieniem. Biblia ma jeden główny temat, a jest nim odkupienie ludzkości i nadchodzące panowanie Chrystusa, gdy rozpocznie się nowe przymierze wraz z Jego współdziedzicami na odnowionej ziemi i we wszechświecie. Chodzi o przywrócenie rządów Królestwa dla ludzkości pod rządami Mesjasza, Chrystusa. Wszystkie 66 ksiąg Biblii przyczynia się do rozwoju tego tematu. Stary Testament opowiada o nadchodzącym Mesjaszu, który ustanowi nowe przymierze, Królestwo Boże na ziemi. Mesjasz ten jest w różnych momentach opisywany jako cierpiący i triumfujący. Nowy Testament poświadcza, że Pan Jezus Chrystus wypełnił proroctwa dotyczące cierpiącego Mesjasza, cierpiącego Chrystusa podczas swojego pierwszego przyjścia i wypełni proroctwa dotyczące triumfującego Mesjasza, triumfującego Chrystusa podczas Jego drugiego przyjścia, gdy przyjdzie na ziemię, aby rozpocząć nowe przymierze na ziemi. Królestwo Mesjasza ostatecznie obejmie odkupionych przez Boga ludzi w odkupionym przez Boga stworzeniu pod Bożym panowaniem i błogosławieństwem. Biblia jest objawieniem wielkiego dramatu rozgrywającego się w historii. Historia jest teatrem, świat jest sceną, a ludzie w każdym kraju są aktorami i aktorkami. Obecnie widzami są święci aniołowie, władcy i władze w niebiańskich miejscach, jak poświadcza nam Efezjan 3 rozdział 10 werset. W nadchodzących wiekach zarówno oni, jak i mieszkańcy nowego nieba i nowej ziemi będą wychwalać Boga za mądrość Jego kosmicznego planu odkupienia i odnowy. Starożytny dramat grecki wykorzystywał protagonistę i antagonistę do przedstawiania postaci w sztuce. Protagonista to główna postać dramatu. Antagonista jest przeciwnikiem lub generalnie oponentem bohatera głównego. W historii biblijnej trójjedyny Bóg, bo Bóg jest odwiecznie w trzech osobach, Ojca i Syna i Ducha Świętego, trójjedyny Bóg jest protagonistą, a szatan i upadłe duchowe moce są antagonistami. Oczywiście nie są równi sobie, dlatego że to jest stworzenie, jeśli chodzi o szatana, i on jest upadłym aniołem. Istnieje trzecia klasa postaci, którą możemy nazwać agonistami. Agonista to osoba zaangażowana w konkurs, konflikt, walkę, na przykład ktoś, kto walczy o nagrodę w grach publicznych. Wierzący chrześcijanie mogą być agonistami sprzymierzonymi z Bogiem w duchowej walce i w ten sposób zasłużyć na nagrodę panowania wraz z Chrystusem w przyszłym życiu, o czym możemy czytać w 1 Koryntian 9:25, w 1 Tymoteusza 6:12, w 2 Tymoteusza 4:8. 1 Koryntian 9:25. A każdy szermierz we wszystkim się powściąga, oni wprawdzie, aby otrzymać wieniec skazitelny, my zaś nieskazitelny. 1 Tymoteusza 6:12. Staczaj dobry bój wiary, chwyć się życia wiecznego, do którego też jesteś powołany i wyznałeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. A także 2 Tymoteusza 4:8. Odtąd przeznaczony mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi w on dzień odda Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Fabuła biblijnej historii jest taka, że Bóg stworzył ludzkość, aby była jego szafarzami nad ziemią. Ale przyszedł wróg i zwabił ich do buntu. I
Następnie rozpoczął się długi okres odkupienia, w którym Bóg ratuje wierzącą ludzkość z rąk wroga i ostatecznie przywraca ją do nowego nieba i nowej ziemi. Można to porównać, jak już użyłem takiego porównania, analogii do sztuki, to jest sztuka w siedmiu aktach. Kosmiczny dramat odkupienia można zrozumieć jako sztukę składającą się z siedmiu aktów, z prologiem i epilogiem dotyczącym stworzenia opisanym w rodzaju pierwszy rozdział oraz nowego nieba i nowej ziemi opisanych w Apokalipsie objawieniu 21 od 1 do 22, 5. Bóg kontroluje scenariusz zgodnie ze swoją przedwiedzą i mocą, akt po akcie, scena po scenie, historia się rozwija. Bóg utrzymuje każdy akt i scenę w wyznaczonym przez siebie czasie i granicach sceny i to przecież wyraźnie widzimy w Dziejach Apostolskich 17 rozdział 26 werset. Dzieje Apostolskie 17:26. I uczynił z jednej krwi wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały po całym obliczu ziemi, zakreśliwszy im czasy naprzód postanowione i granice ich zamieszkania. Bóg objawia ogólne aspekty fabuły w 66 księgach Biblii. Postacie obejmują samego Boga w jego planowanych interwencjach, świętych i upadłych aniołów oraz ludzkość wszystkich wieków. Siedem aktów to siedem biblijnych wieków lub okresów albo dyspensacji. I to możemy zauważyć, te siedem dyspensacji, z których każdy zaczyna się i kończy dramatyczną interwencją Boga. Bóg jest suwerenny nad historią, nawet jeśli pozwala na wolne wybory istot anielskich i całej ludzkości. I możemy przyjrzeć się prologowi Boskie Stworzenie opisane w Księdze Rodzaju, pierwszym rozdziale. Akt pierwszy, jeśli porównujemy to do aktu teatralnego, wiek Adama w Edenie, dyrektywa dominacji, niewinność. I to widzimy w Księdze Rodzaju od 2 do 31 rozdziału. Wiek niewinności rozpoczyna się wraz ze stworzeniem człowieka. Rodzaju, pierwszy rozdział 26-27 i trwa aż do upadku człowieka opisanego w rodzaju 3 rozdział 6 werset. I to pierwsza dyspensacja albo wiek Adama w Edenie albo okres niewinności. Oczekiwano, że ludzkość będzie płodna i rozmnażać się będzie, będzie napełniać i podporządkowywać sobie ziemię, panować nad zwierzętami, wykorzystywać rośliny jako pożywienie i dbać o ogród Eden. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju, pierwszy rozdział 28 do 29 wersetu, a także w drugim rozdziale w wersecie 15. Jedynym zakazem wydanym ludzkości było to, by nie jeść z drzewa poznania zła, bo dobro już ludzie znali, ale nazywane jest to drzewo poznania dobra i zła. I czytamy o tym w rodzaju 2.17. Wiek ten dobiega końca, gdy ludzkość nie jest posłuszna jednemu prostemu zaleceniu, wskazówce, przykazaniu, które zostało wydane, co skutkuje boskim sądem, duchową śmiercią, poznaniem ludzkiego dobra i zła, ludzkiego dobra i grzechu, utratą społeczności i bojaźni Bożej. I to mamy poświadczone w Księdze Rodzaju, trzeci rozdział od 6 do 8 wersetu. Pośród tej porażki ludzkości Bóg wprowadził zasadę łaski z obietnicą odkupiciela. I o tym czytamy w rodzaju 3 rozdział 15 werset. I płaszczami lub sukienkami ze skóry, które są typem zapewnienia odkupienia, o czym czytamy w rodzaju 3:21. I chociaż Adam i Ewa zostali wypędzeni z ogrodu, pozwolono im przeżyć resztę ich naturalnego życia. I to czytamy o tym w rodzaju 3, rozdział 23-24. Wraz ze sprawiedliwym sądem Bożym nad nimi rozpoczął się nowy wiek, nowa dyspensacja.
Czyli mamy kolejny wiek, który będzie dotyczył już wiek Adama i potomków w świecie sprzed potopu. To jest okres sumienia, dyspensacja sumienia, opisana w Księdze Rodzaju od 4 do 8 rozdziału. Wiek sumienia, dyspensacja sumienia rozpoczyna się po upadku człowieka i trwa aż do zakończenia potopu, o czym czytamy w Rodzaju 8 rozdział 19 werset. I wiemy, co tutaj się działo. Od ludzkości wymagano, by żyła zgodnie z sumieniem i zgodnie z taką wiedzą o Bogu, jaka została jej dana. Sumienie może skazać, ale nie może przynieść zwycięstwa, o czym czytamy w liście do Rzymian 2 rozdział 14-15 werset oraz 1 Koryntian 8 rozdział 7 werset. Dzieci Adama zademonstrowały jego grzeszną naturę Adama, gdy Kain zamordował Abla, o czym czytamy w Księdze Rodzaju, 4 rozdział od 3 do 8. Z czasem niegodziwość ludzkiego serca osiągnęła taki poziom, że konieczny był sąd opisany w Rodzaju 6 rozdział 5 werset i 11-13 werset i Bóg sprowadził globalny potop na całą ziemię, na całą kulę ziemską i to o tym czytamy w Księdze Rodzaju 7 rozdział od 21 do 24. Cała kula ziemska, cały glob został zalany wodą. Pośród tego niepowodzenia ludzkiego Bóg objawił swoją łaskę w tym, że niektórzy, tacy jak Enoch, uwierzyli i chodzili z Bogiem. I to widzimy m.in. opisane w Księdze Rodzaju 5 rozdział 24 werset. Oraz Noe i jego rodzina zostali uratowani przed potopem dzięki arce, jak czytamy w Hebrajczyków 11:7. Przez wiarę Noe zbudował arkę. Noe uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. Noe generalnie znalazł łaskę w oczach Pana. Wcześniej sam był częścią problemu i był takim zepsutym grzesznikiem, że trzeba było zesłać potop ze względu na to, że był tak zepsuty jak zresztą inni. W ten sposób Bóg zachował linię odkupiciela, demonstrując swoją suwerenność w sądzeniu świata przez potop. I to jest druga dyspensacja sumienia albo wiek sumienia od Edenu do potopu. Trzeci akt, czyli trzeci wiek lub trzecia dyspensacja, wiek Noego i potomkowie w świecie po potopie. I nazywamy tą dyspensację rządami ludzkimi opisanymi w Rodzaju od 9 do 11 wersetu. Jest to wiek ludzkich rządów. Rozpoczyna się po potopie i trwa aż do powołania Abrama przez Boga, o czym możemy przeczytać w Rodzaju 12:1. Należy zauważyć, że rola sumienia i boskiej instytucji ludzkiego rządu jest kontynuowana w późniejszych dyspensacjach. W kulminacyjnym momencie potopu Bóg ustanawia pierwszy element ludzkiego rządu, o czym czytamy w Księdze Rodzaju, 9 rozdział, 5 do 6 wersetu. Także ludzkości ponownie nakazano zapełnić ziemię. Jest to powtórzone w Rodzaju 9:1. Bóg zawarł bezwarunkowe przymierze z Noem, o czym czytamy w Księdze Rodzaju, 9 rozdział od 8 do 13 wersetu, obiecując, że nigdy więcej nie zniszczy świata przez potop, czyli przez wodę, o czym czytamy w Rodzaju 9:11. Bóg obiecał też, że pory roku nie ustaną zima, lato, wiosna, jesień. Rodzaju 8, rozdział 22, werset. Grzech nadal dawał o sobie znać, czego dowodem jest pijaństwo Noego, o czym czytamy w Rodzaju 9, rozdział 21, werset i lekceważenie Hama, o czym czytamy w Rodzaju 9, rozdział 22, werset. Pycha doprowadziła do zbudowania wieży Babel, o czym czytamy w Rodzaju 11, od 1 do 4, która przyniosła Boży sąd w postaci pomieszania języków, Rodzaju 11, od 5 do 7
i rozproszenia ludzkości po całej ziemi, o czym czytamy w Rodzaju 11 od 8 do 9. Pośród tego niepowodzenia Bóg okazał swoją łaskę, zachowując pobożną resztkę, o czym czytamy w Rodzaju 11 od 10 do 32, z której został wybrany Abram, o czym czytamy w Rodzaju 12 od 1 do 3. Tak właśnie wyglądała dyspensacja rządów ludzkich od potopu do Abrama. Czwarty akt, czwarta dyspensacja, wiek Abrahama i jego potomków w Kanaanie i Egipcie. Jest to wiek obietnicy, dzień obietnicy, Rodzaju 12 rozdział do Księgi Wyjścia. I tutaj widzimy, wiek obietnicy rozpoczyna się od przymierza zawartego przez Boga z Abrahamem, o czym czytamy w Rodzaju 12:1 do 2 oraz 13:16, 15:5, 17 od 6 do 8. Przymierze to przyniesie błogosławieństwo całej ziemi, o czym czytamy w Rodzaju 12:3. Także przymierze to wypełniło się tylko częściowo za życia Abrahama, a jego skutki rozciągają się na całą historię ludzkości. Przymierze to nie zależy od ludzkiej wierności, ale wyłącznie od wierności Boga, bo tak czytamy w Księdze Rodzaju, 15 rozdział, od 9 do 17 wersetu. Przymierze to zostało uznane za wieczne, bo tak jest napisane w Księdze Rodzaju 17:7 i 13 werset i 19 werset tego 17 rozdziału. Przymierze to nałożyło obowiązki zarządzania na potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba, o czym czytamy w pierwszej Księdze Kronik, 16 rozdział od 16 do 17 wersetu, w Psalmie 105, 10 werset, ale nadrzędne zasady ludzkiego rządu i sumienia nadal obowiązują ludzi w ogóle. Abraham wykazał się brakiem wiary, gdy opuścił ziemię obiecaną mu przez Boga, bo tak czytamy przecież w Rodzaju 12 rozdział od 1 do 12, 20, od 1 do 20, i nie zaufał Bożej obietnicy dotyczącej dziecka, o czym czytamy w Rodzaju 16 od 1 do 16, ale później wykazał się ogromną wiarą, chcąc poświęcić swojego syna Izaaka, o czym czytamy w Rodzaju 22 od 1 do 18. Izaak poszedł w ślady swojego ojca, gdy zapuścił się tak blisko Egiptu, jak tylko mógł, i skłamał na temat swojej żony, o czym czytamy w Rodzaju 26 od 1 do 17. Jakub nie zaufał obietnicy, którą Bóg dał jego matce przy jego narodzinach. To przecież mamy poświadczone w Księdze Rodzaju 25 rozdział 23 werset, a także 28 rozdział 13, 15 oraz 20, 21. I okazał się intrygantem, o czym czytamy w Rodzaju 27 od 1 do 29. Lud Izraela nieustannie narzekał, jak czytamy w Księdze Wyjścia 15:24 i 16:2, i wykazywał brak wiary w Boże zapewnienie ucieczki z Egiptu, o czym świadczy Księga Wyjścia, czyli Druga Mojżeszowa, 14 rozdział 10 do 12 wersetu. A także odrzucił Bożą obietnicę zwycięstwa w zdobyciu ziemi obiecanej. To czytamy w Księdze Liczb 4 Mojżeszowej, 14 rozdział od 1 do 10 wersetu. Pośród tych niepowodzeń Bóg okazał swojemu ludowi izraelskiemu obfitą łaskę poprzez swoją nieustanną opiekę, wybawienie z Egiptu i ustanowienie święta Paschy. Tak się stało. I wiek obietnicy skończył się wraz z nadaniem prawa, czyli 19 rozdział Księgi Wyjścia, ale bezwarunkowe obietnice złożone Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi nadal obowiązują jako przedmiot wiary i nadziei. Wiek obietnicy zapewnił kanał specjalnego boskiego objawienia dla narodu izraelskiego. Tak, wiek obietnicy objawił łaskę Boga i jeszcze bardziej wyjaśnił obietnicę nadchodzącego Odkupiciela. I to jest wiek obietnicy od Abrahama do Mojżesza. Piąty akt tego wielkiego
teatralnego przedstawienia, jak tutaj porównujemy, to wiek Izraela albo dyspensacja Izraela od Mojżesza do Mesjasza. Jest to dyspensacja prawa, błogosławieństwo i przekleństwo, wyjście do Ewangelii. I o ile jest to kluczowe, to musimy tutaj zrozumieć, że jest to jak najbardziej okres związany z Izraelem. Wiek prawa rozpoczyna się wraz z nadaniem prawa ludowi Izraela, o czym czytamy w Księdze II Mojżeszowej, 19 rozdział, 3 werset. W przeciwieństwie do przymierza danego Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, prawo mojżeszowe jest uzależnione od posłuszeństwa ludzi na podstawie ich własnej deklaracji. Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy. Bez tej samolubnej, bezmyślnej deklaracji byłoby to również oparte na sztywnym warunku, tylko byłoby wtedy oparte na dobrowolności. Prawo mojżeszowe zawiera trzy główne działy. Przykazania, wyraźna wola Boga, o czym czytamy w Księdze Wyjścia, 20 rozdział od 1 do 26 wersetu. Wyroki, czyli życie społeczne obywatelskie Izraela, o czym czytamy w Księdze II Mojżeszowej, czyli Księdze Wyjścia, 21 rozdział od 1 wersetu do 24 rozdziału 11 wersetu. A także zarządzenia, życie religijne Izraela opisane w Księdze Wyjścia 24, 12 do 31 rozdziału 18. Prawo dało ludowi Izraela spójny, kompletny system kultu i modlitwy oraz nauczyło ich oczyszczania i przebaczania. Pod prawem nieustannie dochodziło do niepowodzeń i osądzania. Niestety, bałwochwalstwo w okresie sędziów miało miejsce. Podział narodu na dwa królestwa miało miejsce. Niewola asyryjska i babilońska były skutkiem nieposłuszeństwa. Także pośród porażki narodu izraelskiego pod zakonem Bóg okazał swoją łaskę. Przyjmując prawdziwą skruchę swojego ludu, dając im system ofiarny, który podkreślał jego przebaczenie, zachowując naród i zapewniając mu przywódców w postaci proroków, sędziów i królów. Celem zakonu, celem prawa było zapewnienie sprawiedliwych zasad życia i ujawnienie grzechu, a nie zapewnianie człowiekowi zbawienia. To nie był cel prawa. Poprzez prawo Bóg pokazał, że każdy jest winny i odpowiedzialny, podkreślając potrzebę Chrystusa, co widzimy potwierdzone w Galacjan, 3 rozdział, 21 werset do 27. Wiek prawa zakończył się wraz z przyjściem Mesjasza. Ale prawo pozostało zasadą rządzącą za życia Chrystusa. Prawo zostało nadane konkretnie Izraelowi i nie jest regułą życia dla Kościoła ani dla pogan, chociaż wiele zasad jego stosowania można dziś nadal czerpać z prawa, gdyż jest to przywoływane w Nowym Testamencie jako zasady życia Kościoła. I mamy właśnie okres prawa od Mojżesza do Chrystusa. Dzieje apostolskie, 6, tutaj mamy akt, opisują nam wiek Kościoła, mamy tutaj dyrektywę uczniostwa, wskazuje nam to na łaskę i jest to opisane od Dziejów Apostolskich do Apokalipsy, od Dziejów Apostolskich do Objawienia. I to jest dyspensacja szósta. Dyspensacja szósta związana z dyspensacją łaski, dyspensacją Kościoła. I wiek Kościoła rozpoczyna się wraz z przyjściem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Opisane jest to w Dziejach Apostolskich, rozdział 2. Wiek ten można również nazwać wiekiem łaski. Wierzący stoją w łasce i mają łaskę jako zasadę życia, a nie prawo. Świat trwa pod rządami sumienia i człowieka, natomiast możemy powiedzieć, że to jest świat, a podobnie jak w przypadku wierzących w każdym wieku,
Usprawiedliwienie następuje wyłącznie przez wiarę Bogu, niezależnie od uczynków, o czym mówi nam list do Rzymian 3 rozdział i 4 rozdział. Kościół składa się z wierzących z Żydów i z pogan. Zadaniem Kościoła jest niesienie światu dobrej nowiny o Chrystusie i nadchodzącym Królestwie oraz czynienie uczniów. Porażka jest widoczna pod wpływem łaski, ponieważ nie ma ogólnoświatowej akceptacji Chrystusa, a wierzący, tworzący Kościół, konsekwentnie idą na kompromis ze światem, o czym czytamy w Objawieniu 2 i 3 rozdział. Wiek Kościoła kończy się wraz z pochwyceniem Kościoła, zabraniem Kościoła z ziemi, opisanym w Tesaloniczan 1, Tesaloniczan 4 rozdział od 13 wersetu do 5 rozdziału 11 wersetu, a także w 2 Tesaloniczan 2 rozdział od 1 do 12. Po pochwyceniu Kościoła nastąpi ponowne zebranie, skupienie uwagi na Izraelu i narodach, co pozwoli na zakończenie 70. tygodnia Daniela. I to mamy opisane w Objawieniu od 4 do 18 rozdziału. Ten czas ucisku jest okresem przejściowym, prowadzącym do ustanowienia Królestwa Mesjańskiego. Gdy zacznie się Królestwo Mesjańskie, rozpocznie się nowe przymierze. Królestwo Mesjańskie zacznie się po powrocie Chrystusa na ziemię. Chrystus powróci triumfalnie z Kościołem, i wtedy zaprowadzi na ziemi nowe przymierze z Izraelem i Judą i będzie sądził narody, o czym czytamy w Objawieniu 19 rozdział. Jeszcze mamy siódmą część, siódmy akt tego przedstawienia, wiek nowego przymierza, wiek tysiącletniego królestwa. Ogólne światowe błogosławieństwo i sprawiedliwość opisane to jest w Objawieniu 20 rozdział. Szatan i w domyśle wszystkie upadłe anioły zostanie związany na 1000 lat tego okresu tysiącletniego królestwa, w czasie którego rozpocznie się i będzie trwało nowe przymierze. Wierzący, którzy przeżyją ucisk, wejdą do królestwa, będą się rozmnażać i tworzyć narody, jak mówi nam Mateusza 25 rozdział 31 do 46 wersetu. Narody są wezwane do posłuszeństwa mesjańskiemu królowi, który będzie rządził laską żelazną. Na całym świecie zapanuje błogosławieństwo i sprawiedliwość, choć śmierć nie zostanie jeszcze zniesiona. Szatan zostanie uwolniony po zakończeniu 1000 lat i poprowadzi ogólnoświatową rebelię, która spotka się z ognistym zniszczeniem z nieba, opisanym w Objawieniu 20 rozdział od 7 do 10 wersetu. Wszyscy niewierzący zmarli zostaną osądzeni i wrzuceni do jeziora ognia, jak czytamy w Objawieniu 20 rozdział od 11 do 15 wersetu. I to jest okres tysiącletniego królestwa, czyli czas, kiedy będzie tysiącletnie królestwo Chrystusa na ziemi. Nowe przymierze się wtedy zacznie. I zakończenie. Zakończeniem będzie nowe niebo i nowa ziemia i nowe Jeruzalem opisane w Objawieniu 21 rozdział do 22 rozdziału 5 werset. Dlaczego 7 aktów? Ziemia jest wielką sceną, na której rozgrywa się wielki dramat. Rozpoczął się on wkrótce po stworzeniu, gdy niektórzy aniołowie zbuntowali się, a Adam i Ewa zgrzeszyli. Bóg uruchomił plan odkupienia i przywrócenia ludzkości i kosmosu do jeszcze wspanialszego stanu niż pierwotne stworzenie. Ten kosmiczny dramat odkupienia objawia doskonały charakter Boga, jego boską chwałę, jak czytamy w Efezjan, 1 rozdział, 6 werset, 12 werset, 14 werset. Biblia jest objawieniem scenariusza tego, co możemy nazwać dramatem dyspensacyjnym, byśmy to nazwali. I tutaj jest to ważne, żebyśmy rozumieli, w jaki sposób podejście dyspensacyjne pomaga wskazać na Bożą dobroć i sprawiedliwość mimo obecności zła na świecie. Perspektywa dyspensacyjna pomaga w radzeniu sobie z problemem, dlaczego Bóg pozwolił na cierpienie przez tak długi czas oraz z problemem, w jaki sposób ludzkość może być prawdziwie wolna w nowym niebie i na nowej ziemi.
gwarantując jednocześnie, że zło nigdy więcej nie wybuchnie. Perspektywa dyspensacyjna pokazuje, że Bóg ma słuszne podstawy przed wszystkimi stworzonymi istotami, aby na zawsze usunąć grzech, ponieważ udowodnił, że nieposłuszeństwo Jego woli nigdy nie jest słuszne. Bóg dopuszcza zło do ludzkiej historii i poddaje je próbie przez 7 okresów. W tym dramacie dyspensacyjnym Bóg jest zwycięzcą, a wierząca ludzkość beneficjentami, odbiorcami błogosławieństw. Bóg na zawsze zabezpiecza wszechświat przed kolejnym wybuchem zła i wytwarza większe dobro ku swojej wiecznej chwale. Bóg nie jest uwielbiony przez zło, ale jest uwielbiony przez Jego atrybut miłości, który pozwala na wolność, która spowodowała zło, oraz przez swój atrybut sprawiedliwości, który karze zło.